Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mam akurat taki okres, gdzie zakończył się sezon lotów gołębi dorosłych. Zaczynam za chwilkę lotowanie gołębiami młodymi. Tutaj w oddziale 053 Myszków, gdzie kolega Zbyszek Oleksiak, u którego dzisiaj jesteśmy, jest prezesem. Te loty się zaczną w sobotę, tak? W sobotę, pierwszy lot będziecie mieli, tak? Czyli dokładnie za tydzień. Nie, no za parę dni nam zostało. No nie, za tydzień, po niedzieli. No. Od niedzieli będzie tydzień czasu. Tak, nie w tą, co teraz będzie, tylko w następnym. 19. 19, czyli mamy jeszcze troszeczkę czasu. Ale to jest dobry okres właśnie, żeby tutaj ten sezon lotów gołębi dorosłych podsumować, ale też wyciągnąć wnioski z różnych innych działań, które tutaj były prowadzone w ciągu sezonu. Ostatnio, kiedy byliśmy u kolegi Zbyszka, tam jeszcze mieliście chyba jeden albo dwa loty do końca. Loty to były bardzo ciekawe, bo ty u siebie miałeś akurat i takie kontrole. Kontrolę nie tylko, że tam jak kiedyś miałeś, że typesy zmieniali, to były jeszcze kontrole w postaci, że jechali za samochodem z gołębiami, tak? Tak, tak, jeszcze po prostu, bo tam jest kilka też osób się tam takich życzliwych po prostu znalazło, także tam pisali jakieś skargi i tak dalej, donosy, no, z różnych tam, no, lepiej to zawsze sprawdzić jest, jak się domyślać, nie? Także też postanowili tutaj w tym przypadku też kontrolę, ale... a tam... Był taki lody, no 700, który dotyczył już czysto GMP mistrzostwa i intermistrzostwa w oddziale, zarazem po prostu klasy M. No to tu się pochwalę akurat, że wyszła mi ta kontrola bardzo dobrze, bo ciekawostka jest taka, że tak, intermistrzostwo zrobiłem wtedy, bo wcześniej na 700 bez kontroli akurat biłem 5.2, a przy kontroli zrobiłem super 5.3. GMP wcześniej zrobiłem już dobre. Ale przy kontroli zrobiłem jeszcze lepsze, które z tego będę korzystał, nie? Zarazem zrobiłem przy okazji już mistrza oddziału w M-klasie, a w tym czasie też jako jeden z nielicznych, chciałem tu powiedzieć, udało mi się wtedy w okręgu, bo na wspólnych startach, wbić serię 10.5, którą utrzymałem się na pierwszej pozycji, bo byłem cały czas dominujący w okręgu przy wspólnych startach na pierwszej pozycji. No to też przyczyniło tak troszeczkę podejrzenia, bo cały czas w tym roku dominowałem, nie? Ale na kilka lotów koledzy sobie potwierdzili, że po prostu, że akurat te gołębie potwierdziły swoją jakość, nie? Tutaj właśnie, przepraszam Zbyszku, bo ty mówisz o tu sukcesach z roku 2017 teraz, ale powiedzmy tutaj, takie pierwsze sukcesy, które miałeś powiedzmy w skali ogólnopolskiej, to były w roku 2008, tak? No pierwszy tak 2000 roku już byłem ósmy w Polsce, wtedy... W 2000 roku. 17 lat temu. Tak, już byłem wysoko wtedy ósmy w Polsce. No kurczę, jednego konkursu praktycznie mi brakowało, bo miał jeden gołąb, miał gorszy koeficjent z jednego lotu, jak wszystkie gołębie razem wzięte, nie? No ale niestety nie zrobił tego konkursu takiego dobrego i uczyniło to ósme miejsce w Polsce. No, było to troszeczkę spowodowane to, że troszeczkę forma po tam 9-10 locie mi spadła, brak mojego doświadczenia po prostu spowodowało to, że nie umiałem z tego wyprowadzić, a były to zakupy po prostu od byłego mistrza okręgu, który wykorzystałem jego gołębie do pozycji swoich gołębi, co się okazało później, były gołębie podleczone po prostu, a nie za bardzo zdrowe, no i wdały mi się bakterie po prostu, które przyczyniły się do spadku formy w drugiej połowie sezonu, nie? To był 2000 rok, bo 2000 rok. Później przez poszczególne lata miałeś tam sukcesy, ciągle też gdzieś w Mistrzostwie Polski. Bardzo wysokie miałem w 2005 roku też, to jeszcze przed operacją wtedy akurat, no to też bardzo wysoko będę w Polsce w poszczególnych klasach, też nie pamiętam dokładnie miejsc. Ale do czego zmierzam, bo mamy teraz rok 2017, gołębie, które tutaj u Ciebie obserwujemy, towarzyszymy dobyt często z kamerą, widzimy, że w roku 2017, 2016, 15, 14, 13 po kolei zawsze gdzieś tam w czołówce tutaj Polski się klasyfikujesz, a mimo tego, że to ciągle się też zmieniają nam zasady, nawet jak chociażby weźmy takie GMP, nie? Ty w przeciągu perspektywy tych lat to sam potrafisz ocenić, że zasady, my mówimy mistrz GMP, ale tutaj co roku praktycznie, czy tam co jakieś 2-3 lata następuje zmiana tych zasad, prawda? No nie wszystkim się te zasady obecne, jak się to mówi, podobają, no nie, bo w dalszym ciągu, mimo że tam będę w tym roku wysoko w intermistrzostwie i w GMP, no to jednak po prostu, no te, jest to trochę totolotek, po prostu jest to troszeczkę szczęścia, no wiadomo, że też muszą być gołębie jak do każdego mistrzostwa, też dlatego ja w swoim oddziale nigdy nie dyskutuję nawet na temat mistrzostw, jakie są. Jest tam propozycja z zarządu, czy tam coś, ale czy miejscowość wypuszczenia, czy serii, to za bardzo, dlatego staramy się u nas w oddziale zrobić to dosyć uczciwie, do tego stopnia, że mamy serię zawsze tak z 50-10, stałości 10, z dziesiątki, jak ktoś ma mało gołębi, 5, i z 5, jak ma ktoś bardzo mało gołębi, 3. Czyli macie mistrzostw dużo. I jeszcze ktoś, kto wstąpił do oddziału, na przykład ma dopiero roczne gołębie, też mu dajemy szansę, bo wtedy ma 8 gołąbków, na przykład na 33%, nawet także ma ta osoba możliwość po prostu też wybicia się, nie? No
jak pokazuje życie, akurat mam, jak koledzy wiedzą, troszkę więcej gołębi, jak mam na tego czasu troszeczkę to, ale jednak, no, stety czy niestety, w tym roku akurat udało mi się wyżej wymienionych mistrzostwach wszystkich zająć pierwsze miejsce, czy to jest 5-3, czy to jest 10-5, czy to jest 50-10 stałości i roczniakami tu powiem troszeczkę odpuściłem, ale które loty dawałem i walczyłem, to często mam pierwsze miejsce lub drugie, ewentualnie trzecie, nie? To są sukcesy z tego roku, które my to przy tobie towarzyszyli z Karią raz czy dwa razy na locie. Ty sobie sam też filmy rejestrowałeś. A jak tak loty z tego sezonu gołębi dorosłych, który najbardziej taki wspominasz, taki ciężki, albo taki, że gołębie pokazywały swoją klasę? No w tym roku różne takie, bo za cały sezon można powiedzieć, że było w różnych warunkach były gołębie. Początek sezonu, może zacznijmy od początku sezonu, zaczął się taki dziwny do tego stopnia, że nie było to jeszcze takiego pełni słońca, normalnych pogód, tylko takie były trochę pochmurne te pogody. No staraliśmy się w tym roku wspólnie, taką podjęliśmy uchwałę, że będziemy podejmować decyzje wspólnie całego zarządu, o wypuszczeniu, no nie? I to nam się udało, bo wspólnie i nasz wiceprezes Guba Robert, który tam wcześniej troszeczkę były sytuacje takie, że byliśmy mniej zadowoleni po prostu i dlatego doszliśmy do wniosku, że jak będziemy wspólnie współpracować, może dojdziemy dalej i wyżej, no i jednak się to potwierdziło, nie? Kontrolując to przez między innymi też Adasia Piwarczyka i Krystiana Nowaka, obecnego obliczeniowca naszego oddziału, nie? I wspaniale to wyszło po prostu. Robert też sam chciał po prostu tych konsultacji na bieżąco po prostu naszych korzystać. Zbierałem te informacje do kupy, po prostu przesyłałem naszemu wiceprezesowi do spraw lotowych, które uczyniło to, że ominęliśmy dużo po prostu nieszczęść, nie? I wygląda to dosyć dobrze. Nie tylko dla mnie, bo chciałem tu pochwalić, że również oprócz mnie, że będę wysoko tam w Polsce, jak się obronią wyniki, jak się to mówi wszystko i w rejonie, i w regionie, i również w okręgu, to też dużo hodowców z mojego oddziału też będzie wysoko, nie? Taki jak Adaś Piwarczyk, Nowak Krystian, Gurba Robert, teraz jeszcze Lech Krzysztof, no nie? Także to będą hodowcy bardzo czołowo w okręgu i to mnie cieszy po prostu. A jeszcze ciekawostka z Brukseli. Mamy tu wspaniałego hodowcę, po prostu bardzo uczynnego dla naszego oddziału, co ja to mówię, że taki hodowcy, no to każdemu, który się tak przyczynia do rozwoju oddziału poszczególnych w Polsce, powinno po prostu taki sukces kiedyś mu przyjść i na to powinien też czekać, aż mu przyjdzie. Jest to Marian Będkowski z Pińczycy tutaj na przykład, nie? Jest to hodowca, co kupę pracy włożył dla oddziału myszków, takich jak pomoc w robieniu bramy, wiat, dachu, rynienek do kabiny i poszczególnych, praktycznie za tylko koszty takich, jak to się mówi, materiałowe, no nie? No i co wymieniam, co się stało po prostu. No z Brukseli pan Marian wbił 3 pierwsze w naszym oddziele. Co się okazuje, to są gołębie 3 czołowe na całym okręgu. Tam chyba są w 800 czy 1000 w okręgu, no nie? Co czyni mu to na pewno najlepszą serię okręgu, nie? Co czyni to w strefie prawdopodobnie z Brukseli jedną lub najlepszą serię po prostu, bo tak jeszcze nie mamy statystyki. No ale jest coś pięknego po prostu, no za co mu serdecznie też gratuluję, no nie? I życzę mu takich dalszych sukcesów, bo ta osoba jest naprawdę po prostu właśnie o to chodzi, żeby osoby... Ja się cieszę, że wygram, no nie? Też i tak dalej, ale również nie przeszkadza mi to, że takie osoby, tym bardziej, które dużo włożyli pracy, wysiłków w nasz oddział, nie? Też odnoszą sukces. Też odnoszą sukces, tylko trzeba w to wierzyć, czekać cierpliwie, no i sukces przyjdzie, nie? Tutaj oprócz tego, że tutaj w oddziale wam dobrze szło, ale też hodowcy, którzy nabywali gołębie od ciebie, to, czy też u nas na aukcjach, czy też tutaj bezpośrednio od ciebie, to tymi gołębiami lotowali, ty dzięki temu masz później informacje, jak się gołębie się spisywały w poszczególnych tam oddziałach u kolegów, którzy tam lotują. Tutaj zobaczmy taką, kolega Zbyszek ma tutaj ręką, pokażę. To jest taka plik kartek z informacjami, które jak Zbyszek odbiera telefon, to zapisuje, co tam kolega mówi, skąd jest. Tutaj pozwolimy sobie odczytać parę takich nazwisk hodowców, kolegów z oddziałów, których oni korzystając z tych porad i gołębi od kolegi Zbyszka również odnosili sukcesy. No wziąłem tak po prostu z grubsza, bo tam tych karteczek mam dużo więcej, tylko to też już nie jestem w stanie pamiętać, także po prostu jest to na pewno pan Michalak tamtym roku na młode, no to wspaniale leciał po prostu gołąbki moje na 4 razy po 4 konkursy po prostu miały, tam troszeczkę miał później leciutko porażkę tylko na takim locie okręgowym, no to jest oddział Kowalsko 0340, nie? Kowalsko, tak, 0340. Tylko po prostu później ten lot okręgowy miał taki ciężkawy, jak to wiadomo wszyscy mieli, no to tam później mu się kilka tych gołąbków zgubiło, ale tak to ogólnie z tego oryginalnego gołębi jest bardzo zadowolony, ale ponowił sobie w tym roku te same pary, także myślę, że będzie współpraca w dalszym ciągu dobra, nie?
No tutaj wszystkie, tak, pan tutaj Karpiński, tak samo takie krzyżówki po prostu też moje z jego, no nie? No to tak samo tu jest rewelacja po prostu, pierwsza, druga seria po prostu w oddziale. To są hodowcy, którzy mają gołębie od ciebie, ale też korzystają z porad, tak czy nie? Tak, i dużo porad i ten, bo to już takie te karteczki tam z miesiąca czy wcześniej, to nawet tam niektóre musiałbym tutaj się skupić po prostu, nie? Bo tutaj jakiś Szymelek tutaj miał też komplet konkursów ode mnie, nie? I u kogoś? Tak, ale tutaj Storczyk, no bo tak na szybko pisze, jak rozmawiam przez telefon, to pan Storczyk, nie? Odczytać, nie? Tutaj Michał Dobosz, no to w tym roku, w tamtym roku po prostu miał mistrza oddziału rocznymi gołębiami już, no nie? To jest z naszego okręgu, to jest z Olkusza konkretnie, nie? No w tym roku mu też bardzo dobrze szło, ale ze względu na zmianę pracy, no to musiał później loty przerwać, ale to nie, że tam po prostu wygubił gołębie, tylko że zmienił akurat, narzucili mu, bo on jest ochroniarzem i narzucili mu w innym terenie. Tryb pracy. Tak, dokładnie, nie? No pan Kasprowicz, no to też tutaj oryginał Oleksiak, nie? Miały też po prostu, tutaj zrobiły po prostu tak, zrobiły czołowe konkursy, w 2016 roku miały chyba 12 konkursów gołąbka, nie? Tu następny Słomiński pan, to zadowolony po prostu jest z doradztwa pomocy, nie? Tam jedno też podziękowanie teraz będzie w gazetce też pana, bo zrezygnował z gołębi, może tutaj ta karteczka też między innymi będzie, zrezygnował z gołębi, ale po prostu do tej pory robił tam mistrzostwa okręgu na moich produktach i tam pomocy. Tylko po prostu teraz będzie pomagał, po prostu swojego mnie zrezygnował, tylko tam mu takiego gościa bogatego się przyjął do pracy, no nie? I będzie też korzystał po prostu z tego mojego planu, nie? Pan Kuligowski, tak samo drugie miejsce w sekcji, ósme w oddziale, no to też dopiero kolega niedawno po prostu lotuje gołębiami, nie? I tutaj po prostu córka mu pomaga, 14-letnia, także tutaj też dla niego są bardzo fajne wyniki, nie? Tu jest pan Kamiński, no to też jest z porady z tego zadowolony. Szmuc, 13 tu chyba konkursów, tu są gołębie 10397, 10407, nie? No to te gołębie tam po prostu co miał te asy, nie? I po 330 10 konkursów i tutaj 12 konkursów, nie? To od kolegi ze Słowacji też, co tutaj też bierze produkty, no nie? To też trzeci lotnik po moich z Błyskawicy. No, praktycznie do każdej kartki posiada numer telefonu i jakby przyszło na ścisłość, aby koledzy, niektórzy tak wymienili nazwisko, a mieli jakieś wątpliwości, to jestem w stanie udostępnić pełny adres, żeby to było wiarygodne, bo adresy mam spisane, po numerze telefonu dojdę po nazwisku. Tutaj jak widzimy, tych karteczek kolega Zbyszek ma bardzo dużo, tutaj moglibyśmy bardzo długo też wymieniać, ale najlepszym dowodem, jak te gołębie się sprawdzają, jest to, że na dzień dzisiejszy mamy ich też bardzo mało na sprzedaż, bo nawet w tym roku ja myślałem, że na wystawie ogólnopolskiej kolega Zbyszek będzie miał jakieś stoisko i też jak co roku wspólnie będziemy gdzieś tam siedzieć, stać, sprzedawać, no oczywiście z kolegami się tak, że tak powiem, degustować innymi trunkami, ale się okazuje, że trunkami się będziemy degustować, ale gołębi na sprzedaż za dużo nie będzie. No chyba, że jeszcze zdążymy uchować chyba takie późniejsze. No także może nie będę to wymieniał, to wszystko, bo tu jest chyba, dużo... to bym musiał, no tu jest tych karteczek bardzo dużo, to, bo tu są no, całe jeszcze lotniki, może tam jeszcze niektóre są wyniki w okręgu, to ale to może nie będziemy tutaj wszystko. Teraz przed nami jest sezon gołębi. Także kolegów pozdrawiam tylko wszystkich, nie? Dwa tygodnie nam zostały praktycznie niecałe. Teraz jakie przygotowania, bo tutaj masz też, mamy tutaj za plecami gołębnik, bo go już pokazywaliśmy raz, nowy typ gołębnika na gołębie młode, też nowa metoda, ale ty w swoim gołębniku lotujesz nie tylko tą metodą, taką co pokazywaliśmy w tamtym, bo to jest nowe, ale klasycznie wcześniej masz jakieś swoje tam jakieś doświadczenia, prawda? Odnośnie młodych, tak? Tak. To po prostu tak, że też jak każdy hodowca coś tam próbujemy nowego, no nie? I tutaj też żeś tu, jak pokazałem ostatnio, to żeśmy do tych młodych samczyków daliśmy stare samiczki, no nie? I też testujemy takie sytuacje, no na razie to wszystko w miarę wychodzi. Teraz... Ale te testy były nawet pozytywnie wyszły, bo z tego, no tą nową metodą co lotujesz, to nawet cię pozytywnie ostatnio gołębie zaskoczyły, tak? No po prostu szybciej wchodzą, bo te jeszcze latały, wypuszczone były razem, a te jeszcze latają, a te wszystkie już w gołębiku były, nie? To znaczy, że troszeczkę coś tam działa, zobaczymy jak to na dłuższych dystansach. No tak poświęciłem się jeszcze, bo tak sobotę, niedzielę nie wypuszczamy gołębi, no nie? Ale tak, tutaj jest 20 gołąbków, no to akurat nie chciało mi się spać, no to o 5 sobie wyjechałem w sobotę, wypuściłem sobie tam na 20 km w niedzielę, znowu sobie o 5 stałem, puściłem je pod Częstą, tylko 30 tych km. No i tu powiem, w niedzielę akurat szły te loty, po prostu było, przyjechałem po prostu do godziny, do gołębia nie było żadnego. Po półtorej dopiero po prostu poszedłem, już mówię, to położę się jeszcze troszeczkę spać. Wstaję, a tutaj dopiero jest 11 gołębi w gołębniku.
przy mnie przeleciało jeszcze 6, ale takie gołębie zmęczone i dopiero później jeszcze przeleciały sobie po dwóch i pół godzinach, także po prostu dostały to no, taką nauczkę. Ostatnia samiczka chyba przyszła dzisiaj. No i jednej samiczki wczoraj. Z jajek brakowało, bo ona ma tam z szymelkiem po prostu ma jajka. No i ona już była, bo Łukasz ją widział jak jechał akurat, no nie, i siadała i podeszła taka grupa 1000 gołębi po prostu i wssało ją, nie? Dopiero dzisiaj, jak od niedzieli, dopiero dzisiaj storek, no to przyszła dzisiaj po prostu, nie? Także jest komplet gołąbków. Tak, że zobaczymy, no nie? Wczoraj żeśmy znowu je wywieźli i dzisiaj znowu, nie? Także po prostu mają codziennie taki trening. Ten, codziennie, ale to tych treningów ile przeprowadzasz w ciągu roku? No jak 10 zrobię, to będzie dobrze, no na pewno nie 100, bo 100 to robię tak, i jeden tu ostatnio kolega wspomniał na filmie, że 100 to może robię za 10 lat po prostu, nie? A nie 100 w jednym sezonie jest to niemożliwe. Także są lata, co tak jak eksperymentujemy, bo te gołębki akurat były 4 razy po kolei, ale te pozostałe to nawet by nam się nie chciało codziennie ich wszystkich znosić. No nie, to nie, może by tam nie zaszkodziło im, tylko no jest jednak i więcej, to ciężko byłoby to. Gołębi tak. Młodych do lotu w tym roku ile będziesz miał? Jest coś, 190 jest na mnie i na żonę jest, tam będzie koło 100. Czyli razem jest około 200-300 gołębi. Niecałe 300 gołębi będzie. To jest tak, ilość to jest, mamy co przetestować przy tych... No tam jest dużo gołębi, doszło po tych Putmana gołębiach dalekiego dystansu, także to 100 gołębi tam doszło, bo tam nowy gołębnik, jak którego mówiłem. Właśnie kolega Zbyszek kupił ostatnio, kiedy byliśmy u Lainera Pitmana podczas otwartych dni tam. Dogadywali, później to sfinalizowali i kolega dokupił te gołębie pochodzące... No kilometr freser. Tak, to jest oryginała. Syn Zidane. Ty masz kilometr fresera u siebie oryginała, właśnie masz też te cały po prostu daleki Zidane, dystans. To co w katalogu widzimy, skorna, to wszystkie te daleki dystans, te oryginały tam wszystkie z katalogu, to wszystkie są u mnie, nie? Tak, i teraz te młode po tych gołębiach masz też tutaj na loty przygotowane. No zaczarniło mi się tam od tych ciemnych. Tak, bo takie ciemniejsze było dużo to... i będziemy je obserwować, krótko mówiąc. Tak, to będziemy je obserwować, no wiadomo, że to zobaczymy. Później tam pytać gołębi takich szybkich, nie? Do ciekawości, żeby też zobaczyć takie sytuacje, no nie? Zauważyliśmy już obloty na przykład w powietrzu, że te gołębie jednak wolniej tam latają, nie? Te dalekodystansowe? Tak. Te po prostu potrafią spinta robić takiego po prostu jak się należy, no nie? A tamte jednak podobną karmę dostają, ale jednak wolniej chodzą. Inaczej się zachowują. Tak, ale wrzuciliśmy tam 15 tak około gołąbków takich szybszych, nie? Że możemy je na młody tak typować na początku sezonu, ale zobaczymy, że tą samą techniką tam inaczej postępując troszeczkę, zobaczymy, czy te gołębie szybkie będą po prostu się zachowywać inaczej w wynikach, nie? Od tych gołębi, nie? Że już w tym samym czasie i na tych samych zasadach, nie? Czyli tak, sezon gołębi młodych przed nami, lotów, a teraz jeszcze powiem, wróćmy do sezonu gołębi dorosłych. Ty mówiłeś, w tym roku miałeś kontrolę, pierwsza kontrola to była kontrola skierowana na co? To sprawdzali typesy? No to tak? Po prostu przyjechała kontrola z okręgu, było to takie profesjonalna kontrola, bo przyjechała z wykazem gołębi, które mi dobrze chodzą. No i te gołębie, które mi dobrze chodzą, po prostu, które tam kontrola interesowała, miałem przepięte nowe typesy, po prostu przypasowane nowe typesy. No i akurat tak się stało, że po prostu po tej kontroli wszystkie gołębie przetypisowane chyba w 100% zrobiły wszystkie konkursy, te gołębie co i wtedy miałem już 273 w B-klasie, to zbiłem na 139, także już bardzo ładny wyjściowy wynik. A zarazem wtedy jeszcze nie miałem klasy C, a już wtedy zrobiłem 98 w klasie C. Utworzyły w tym momencie wszystkie najlepsze serie w oddziale miałem, nie? Na tym locie. A zarazem po prostu utrzymałem pierwszą lokatę w rejonie, bo mamy wypuszczanie wspólne całym okręgiem. W tym roku taki był po prostu wyjątkowy rok, jak to koledzy tam z okręgu nas stwierdzili, po prostu, że mamy wszystkie 500-ki, wszystkie 700-ki i Bruksela wypuszczanie wspólne całym okręgiem. Tak, żeby tu już wyniki tym bardziej są wiarygodne, po raz jedno, że kontrol, drugie, że po prostu z całym okręgiem wypuszczane i rejonem zarazem, no nie? I także wtedy utrzymałem pierwsze miejsca w rejonie po tej kontroli i dwa pierwsze miejsca w okręgu. Także po prostu na niekorzystnym wietrze chciałem tu zaznaczyć po prostu, nie? No to już tak, co niektórym dało do myślenia po prostu i uwiarygodniło to. No ale jednak tam, co niektórym gdzieś tam są jakieś osoby troszeczkę niedowierzające po prostu, nie? Tam jeszcze tam podobno, że jakieś tam donosy po prostu zaczęli pisać. Także w każdym bądź razie wykonano mi taką kontrolę jeszcze po raz następny. I na jakim locie była ta kontrola? Na 700. To był już taki lot, który był też dominujący, zapięcie GMP, które i tak właśnie przy tej kontroli zapiąłem i intermistrzostwo, którego wcześniej nie miałem, no nie? No to tak jak tu wcześniej wspomniałem, udało mi się po prostu zrobić to GMP, jeszcze lepsze jak normalnie, zapiąć to intermistrzostwo, zrobić mistrza w maratonie, utrzymać pierwsze lokaty w okręgu, dwie pierwsze i utrzymać pierwsze dwie w rejonie. Także po tych lotach wszystkich krajowych, bo po Brukseli tam troszeczkę spadłem na drugie miejsce w okręgu, no nie, w rejonie jestem na pierwszym i na trzecim.
I dlaczego na trzecim? Bo tam nie chwyciłem tego trzeciego z Brukseli, ale do tych kontroli miałem wszystko pierwsze miejsce, także ten, nie? Ale ta kontrola była troszeczkę inna, bo już nie było tipesy, tylko po prostu gołębie były włożone i taki konwojenci... Przez ten jedna osoba jechała mnie w samochodzie i jeszcze konwój jechał po prostu za drugim prowadzącym samochodem. Znaczy oddziałowym samochodzie? Oddziałowym po prostu i drugim po prostu jechał jeszcze za samochodem po prostu, nie? I doprowadzili gołębki do kabiny okręgowej, które były włożone po prostu do okręgowej kabiny, nie? No i tak do ciekawości to powiem tak, no akurat mnie te, nie wiem co się stało, bo tak, jest taki kilka osób, co tam mi źle życzy, no akurat tak się stało, że w momencie tego konwoju, nie, mnie te gołębie, bo w ten sam dzień miałem już dziesiątkę, bo to była taka ciężka 700, z dziesiątki najlepszych hodowców chciałem zaznaczyć, że tylko dwie czy trzy osoby wbiły serię i ja byłem w nich to, na szczęście, bo jakby nie byłem, no to trochę byłoby ciężko się wytłumaczyć, nie, ale tak... Przypuszczam, że dobrze, że może tak ten konwój był, bo w tym momencie prawdopodobnie te gołębie moje pilnowali, bo no, w tych czasach to różne rzeczy się dzieją po prostu, nie? Bo to i z tymi Niemcami różnymi jest różnych afer, ale przypuszczam, że ci co pisali te donosy, no nie, w tym momencie byli skupieni też na donosach, bo to się do ciekawości stało po prostu, że te osoby, które tam przypuszczam tacy trochę źle do mnie nastawieni, oni żadnego gołębia nie mieli w ten sam dzień, albo tam jednego gołębia, nie? I tak śmiem twierdzić po prostu, czy czasem im nie ukradli te gołębie po prostu i dobrze byłoby, żeby też im konwojowali te gołębie, bo to jest takie wtedy by nie... Ochrona, było, darmowa ochrona. Byłaby ochrona po prostu, nie? A tak to kurczę, jednak chłopaki no niepotrzebnie się pozbyli gołębi, może im ukradli, nie? Tutaj kontrole kontrolami, sezon można powiedzieć jest na razie od tukać to udany. Przed nami jest okres jeszcze, zaczynają się gołębie młode, wystawy później, oddziałowe, okręgowe. Będziemy też na wystawie ogólnopolskiej, także koledze życzymy dużo sukcesów, ale jeszcze się jeszcze zapytam, czy coś jeszcze ma do dodania? No najważniejsze to jest pasurek, jest w tym roku właśnie, najlepszym gołębiem oddziału. Przepraszam, my tu przy gołębiach już młodych, które mamy na aukcję wystawione, to są unikaty praktycznie 17 sztuk, przepraszam. To o pazurku wspominaliśmy, bo to jest ewenement, 7-letni gołąb w silnym oddziale, przy silnej konkurencji jest najlepszym lotnikiem oddziału. 7-letni gołąb po prostu, nie, także te środki co i wszystko co stosuję, bo też miałem kontrol antydopingową przez dwa razy, także tu chciałem zaznaczyć. Oprócz tych co mówiłeś teraz? Tak, oprócz tych co mówiłem, to jeszcze dwa razy miałem wykonaną kontrol antydopingową, także czy ten i wszystko też wykazało po prostu w porządku. No i zarazem pazurek ma 7 lat po prostu, no i ma 14 konkursów, z tego jestem ucieszony po prostu, bo to gołąbek jest starszy, tak jak tu wcześniej już sugerowałem, że te gołąbki starsze u mnie bardzo mają komplety konkursów, bo on jest pierwszym lotnikiem oddziału, samiczka 10-124 jest czwartym lotnikiem oddziału, 11, 21, 22, 23, 25. Także tutaj mam gąbków 14 konkursów, 14, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 10, 11, 9, 11, 10. 10, także po prostu i w nich są gołębie starsze, a tym bardziej, że w 14 roku pazurek też się przyczynił do tego wicemistrza Polski B-klasy, to no nie? To chyba ze 100 konkursów już będzie miał razem przez karierę, co? Prawie. No to nie liczyłem, ale no... Co? Dużo. On inny lata był troszkę oszczędzany, po prostu w tym roku, powiem szczerze, zrobił te 14 konkursów, ale przy tych ciężkich 700, no nie, on był akurat ten sam dzień dwa razy, bo to było tylko jednostki gołębi w ten sam dzień, bo to były bardzo ciężkie loty, bo te fronty po prostu przechodziły i tutaj były te gołąbki tak omijały, naprawdę były dwie bomby takie, jak się to mówi, można powiedzieć, ale pazurek w tym roku miał dość. Po prostu lekko się zmęczył. Czyli w przyszłym roku będzie latał, czy już będzie wycofany? Kurczę, chyba będzie latał, bo mam tą drużynę, co ma mistrza Polski, mam 4 te gołębie, no nie? Jednak później brakuje fenomenalnego gołębia, jednak pokazuje to przez kilka lat, że ten gołąb w dalszym ciągu, jakbym go zatrzymał, no to nie miałbym tej uciechy, a jak pazurek przylatuje, no to Łukasz tylko mówi, że już pazurek się w powietrzu widzi, no to już jest on, nie? Ale jeszcze kolegom chciałem tutaj się pochwalić, jak już tak mówimy o tych wynikach, nie? Sensacją jeszcze później po tym maratonie. Mieliśmy taki jeszcze lot krótki z 250 km, no nie? No i tutaj już te gołębie oszczędzane i roczniaki, to wszystko włożyłem 124 gąbki do kosza. Zrobiłem 84 w konkursie. Mam 15 pierwszych w oddziale i na 24 gołębie pierwsze 21. Także tu mi się udało po prostu no, przyłożyć bardzo mocno, zakończyć sezon po prostu, nie? Z tym, że no, przewaga była dosyć duża w tym roku wyjątkowo w oddziale, bo nawet z Brukseli jakbym tego jednego konkursu nie chycił, no to tak miałem ten zapas tego konkursu, a w niektórych mistrzostwach mam nawet więcej, także że nawet 5-3 seria, która jest no, też ciężką serią, bo kiedy wymieniałem jeszcze tę serię kolegom, to chciałem zwrócić uwagę, bo 5-3 to jest do intermistrzostwa, jak koledzy kojarzą, nie? 10-5 do mistrzostwa Polski GMP. U nas się będzie to dublowało, bo te warunki są utrzymane, ale w oddziale
mamy tak, że 5-3 i 10-5 jest od pierwszego lotu. I to jest mistrzostwo oddziałowe. Od pierwszego lotu typujemy 5-3. No to w tym roku miałem taką przewagę, że rzeczywiście, abym na Brukselę nie włożył, to i tak bym został mistrzem 5-3, bo mam 4 konkursy zapasu. A jeszcze bym musiał ktoś wyrównać konkurs, bo i tak miałem szybkościowo dosyć dobrze, także po prostu ten, nie? Podsłuchaj, to jest twój weteran i wiesz, po czym on jest, a inne gołębie, które tutaj zalatywały, zrobiły, robią ci te wyniki, to są nowe rasy, które wprowadzasz właśnie. Tu mówi się o gołębiach trenera Pittmana, ale też wiemy, że kupowałeś dużo innych różnych gołębi. Czy one też się sprawdzają, czy jeszcze nie masz takiej informacji? Po prostu też się sprawdzają, bo tu są dużo jest roczniaków nowych, no nie z tych nabytków i tak dalej, dużo jest dwulatków już, tylko że to są takie wyniki, są to dobre konkursy, ale nie są to jeszcze zapięte wyniki, po prostu, nie? Na przykład jak jest w klasie B, wiadomo, są potrzebne 4 konkursy, to mają niektóre 3 dobre konkursy, w klasie A są potrzebne 5 konkursów, to mają 4 dobre konkursy, nie? Powiem tak, ja jeszcze nie miałem przez tyle lat, co kupuję gołębie, to jeszcze lichych gołębi nie kupiłem, po prostu, bo... Dla mnie gołębie, co kupuję, w miarę wszystkie tam, wiadomo, że zginą, bo każdy giną, ale dla mnie, co uchowimy gołębie, to po każdej coś uchowam dobrego. I od każdego hodowcy, czy to, tutaj w większości polskich hodowców nie mogę narzekać, praktycznie od każdego jestem zadowolony. Niektóre, wiadomo, są wolniejsze gołębie, niektóre są szybsze, nie? Ale nie ma takich gołębi, żeby ten, jeżeli po jakimś gołębiu nie umiem uchować gołębi, bo też takie są, na przykład i to, co drogo płaciłem, zarazem chowam sobie po dzieciach tych gołębi i z reguły po prostu wychowuję dobre gołębie, nie? Zdarzył się jeden przypadek, tam może nie będę wymieniał nazwiska, to jak jeszcze byłem młodym chłopakiem, po prostu wtedy na tamte czasy zapłaciłem drogo, no to kupiłem 4 gołębie, no i te młode wszystkie rozkładały tak ogony jak pawiki, no nie? No i to był wtedy obecny mistrz okręgu, no nie nawet naszego tutaj okręgu. No i powiedziałem o tym zdarzeniu, gościu się ośmiał, no według mnie no to wiadomo, że tam może i sąsiada gołębie, te gołębie zapłodniły, ale powinien podejść do tego poważnie i wymienić mi przynajmniej te gołębie, nie? No się ośmiał, no i tak zostało to ten. No to tutaj to jest jedyne gołębie, których od jakiegoś hodowcy jestem zadowolony. Na razie innych nie masz. Nie, tak, to czy tam wziąłem od Kusia, czy od Dominika Palackiego, czy od Adasia Piwarczyka, czy tam od kogokolwiek po prostu, czy od Pałki nas wziąłem na aukcji, nie? Czy po Szalkowskiego tam wziąłem na aukcji, czy po Łepucha wziąłem, po prostu ja nie mam jakichś tam problemów takich, że ten, nie? No trzeba tutaj troszeczkę podejść do tego z rozumem, z tych wywózek na przykład, no bo też koledzy niektórzy te gołębie przy lazurowym niebie po prostu wypuszczają te gołębie na żywca przy upałach, gołębie są niedozlatane, można je wywozić później, tylko trzeba to wszystko podejść umiejętnie, jak już są gołębie rozlatane, to i te warunki cięższe nie przeszkadzają. Ale dopóki trzeba je przygotować do wywózek te gołębie, żeby po prostu były rozlatane, wytrenowane po prostu, nie? I dopiero w takim momencie te kilka pogód wybrać normalnych, ludzkich po prostu, takich po prostu bezwiecznych troszeczkę, żeby się przyzwyczaiły do tego odchodzenia, nabiorą lekko doświadczenia, a później mogą koledzy wozić rano, wieczorem, w południe, jak się to mówi i to, ale początek to nie da się tak, bo one się uczą, to są małe dzieci, nie? Akurat, żeby się inni też nie tylko gołębie uczyli, ale hodowcy, to na koledze na chwilę podziękujemy. Podsumowanie sezonu i rozpoczęcie, takie, powiedzmy takie słowo wstępne na sezon gołębi młodych już mamy za sobą, a o poradach, o systemie lotowania, o jak metodach, jak postępować z gołębiami. Z kolegą Zbyszkiem na pewno jeszcze nieraz będziemy rozmawiać. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję. Dobry lot.